Dekoracyjnej i serdecznie witam panów z zarządu spółki Retro, pana Sebastiana Pawełczyka i pana Konrada Pawełczyka, Dzień dobry. Którzy są jednocześnie akcjonariuszami i właścicielami spółki. I cóż, jeżeli chodzi o agendę dzisiejszego spotkania, będziemy omawiać charakterystykę rynku wykończeniowego w Polsce i za granicą, plus trendy branży, zastosowanie cegły rozbiórkowej, co może być dosyć ciekawym elementem, dosyć niszowym, ponieważ spółka tu występuje jako taki trendsetter na rynku. Jaki jest potencjał tej branży? Reprezentanci na giełdzie, plus jak w ogóle wygląda otoczenie konkurencyjne spółki. Jeszcze raz serdecznie witam i oddaję głos panom ze spółki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. To pozwolimy sobie przejść do prezentacji. Generalnie, jeżeli mówimy tutaj o rynku, to zaczniemy sobie oczywiście od naszego rynku krajowego. Szeroko pojęta branża wykończeniowo-dekoracyjna i tak naprawdę trafia ze swoimi produktami do rynku pierwotnego i rynku wtórnego związanego z branżą nieruchomościową. I teraz tak, jeżeli jesteśmy przy rynku pierwotnym, to do rynku pierwotnego tutaj możemy zaliczyć kilka sektorów, którzy są dużymi odbiorcami produktów z tej branży. No i tutaj można zacząć od branży mieszkaniowej. Przy czym przez branżę mieszkaniową rozumiemy oczywiście zarówno domy, jak i mieszkania, takie chociażby budowane przez deweloperów. I to jest branża, która systematycznie rośnie, to znaczy te ilości oddawanych do użytku domów i mieszkań, jak i wydawanych pozwoleń na budowę nowych obiektów, rosną rok do roku, o czym jeszcze za chwilę poświęcimy osobny slajd. Do tej branży również się zaliczają budynki handlowo-usługowe, również bardzo popularne w naszym kraju. No i tak samo budynki biurowe wszelkiej maści, które też tutaj cieszą się bardzo, bardzo dużą popularnością. Oczywiście są też obiekty przemysłowe, jakieś hale produkcyjne i magazyny, no ale w kontekście branży wykończeniowo-dekoracyjnej no pominiemy te obiekty, ponieważ no one są jakby ujęte, te części biurowe, które tam klienci tej branży jakoś tam mogą dekorować, to po prostu właśnie są tutaj wliczone jako biura. Jeżeli chodzi o produkty, które możemy zaliczyć do tego rynku, który nas interesuje, to są chociażby płytki wykonywane z cegieł, sztuczne płytki wykonywane, to znaczy imitujące cegły, sztuczne kamienie naturalne, drewno, imitacje drewna, klinkier, zarówno w postaci pełnych całych cegieł, jak i płytek, beton architektoniczny oraz okładziny z wszelkiej maści kompozytów. No i na koniec tynki dekoracyjne, przy czym tutaj trzeba podkreślić, że na przykład tynk akrylowy na elewację nie jest uznawany za tynk dekoracyjny, ale na przykład tynkiem dekoracyjnym jest chociażby situk wenecki, czy tynk, który imituje beton architektoniczny. Jeżeli chodzi o drugą część rynku, czyli tak ten rynek wtórny, to ogólnie w Polsce przeprowadza się bardzo dużo remontów. I tak w roku 2019 mniej więcej połowa Polaków przeprowadzała u siebie mniejszy lub większy remont. I tutaj średnia kwota tego remontu wyniosła około 19 tysięcy złotych. Za rok 2020 jeszcze te dane nie są opublikowane, no ale biorąc pod uwagę to, co się po prostu działo w ostatnim roku, no bardzo się pracę zdalną, która się bardzo rozpowszechniła, ten odsetek zapewne będzie jeszcze wyższy. Jeżeli chodzi o takie trendy, to w tej branży wykończeniowo-dekoracyjnej, jak i na całym rynku budowlanym, można zauważyć sezonowość, aczkolwiek ta sezonowość jest coraz mniejsza i tak naprawdę idzie w kierunku zatarcia. Zapewne jest to też spowodowane no, klimatem, który mamy. Łagodne zimy powodują to, że większość prac na zewnątrz da się przez większość część okresu zimowego wykonywać.
No a w środku zawsze te prace wykończeniowe trwały. Ale generalnie przyjmuje się, że takie najlepsze miesiące w branży to są oczywiście miesiące letnie, mniej więcej od kwietnia, maja, aż praktycznie do października. Jeżeli chodzi o pomieszczenia, które Polacy najczęściej remontują, to są to oczywiście kuchnie, salony jadalnie, łazienki, pokój dziecka. W mniejszym stopniu mniej popularne są całościowe remonty domów czy mieszkań, w sensie od po prostu całościowe w rozumieniu wszystkich pomieszczeń. Kolejnym rynkiem, który jest bardzo który nas bardzo ciekawi, jest to rynek niemiecki. To wynika oczywiście z dwóch rzeczy: z bliskości geograficznej tego rynku, no i oczywiście z jego wielkości, ponieważ rynek niemiecki jest największym rynkiem w Unii Europejskiej, zarówno pod względem wielkościowym, przez ilość jakby ludnościowo, i także przez wydatki, które na tym rynku są ponoszone. Tutaj można to podsumować, że rynek pierwotny niemiecki w zeszłym roku, czyli 2020, był warty 101 miliardów euro, a rynek wtórny remontowy 19 miliardów euro. To są dane, które pochodzą z niemieckiego urzędu statystycznego. Jeżeli chodzi o charakterystykę, jakie dokładne podsektory rynku się składają na ten rynek, to tutaj na pewno tym, co się dosyć mocno rzuca w oczy, jest przewaga branży wykończenia wnętrz. One posiadają prawie 18% udział w rynku, rozumiane poprzez jako udział w miksie wydatków ponoszonym na tym rynku. Na drugim miejscu mamy prace związane z murowaniem, następnie prace dekarskie, później są prace ociepleniowo-elewacyjne, no i później już są kolejne części. Ale to wykańczanie wnętrz jest tym, jakby to powiedzieć, tą częścią rynku, która po prostu przeważa w wydatkach. Zresztą, jeżeli ktoś z Państwa miał do czynienia na przykład z budową jakichś obiektów, chociażby, nie wiem, jakiegoś swojego domu czy mieszkania, no to ten etap, kiedy no widzimy, że dom już stanął, mamy go pokrytego dachem, są okna, tak, może się wydawać, że już jest blisko końca, tak? Wszystko rosło w oczach. No ale nasz portfel tak naprawdę dopiero zacznie odczuwać te wydatki, które musimy ponieść, żeby w tym domu zamieszkać. No i tak naprawdę te właśnie prace dekoracyjno-wykończeniowe no, pochłaniają tutaj istotną część tych budżetów. Jeżeli chodzi o tutaj skalę wzrostu tego rynku, bardzo dobrze to obrazują mieszkania, ale rozumiane też poprzez jako mieszkania w domach. No i tak, w 2015 roku mieliśmy 147 tysięcy oddanych do użytku mieszkań i domów, ale w roku 2020 221 tysięcy. Czyli jakby to zestawić, to jest 70 tysięcy mieszkań i domów więcej, więc ten rynek się bardzo, bardzo dobrze rozwija. I jak tutaj widać na załączonych statystykach za GUS-em, no pandemia rynkowi nie zaszkodziła i dynamika wzrostów jest cały czas zachowana. Zresztą widzieliśmy to, że w Polsce w odróżnieniu od paru innych krajów europejskich budowy tak naprawdę nigdy nie stanęły. Nawet w marcu czy w kwietniu zeszłego roku, jak wydawało się, że po prostu życie zamarło, tak no, budowy funkcjonowały. My tutaj akurat ze swojego biura mamy dosyć dobry pogląd, ponieważ wokół nas się bardzo dużo buduje, no i tak jest po prostu bez żadnych przerw. Jeżeli by tutaj przytoczyć kwoty, ile jest warty rynek dystrybucji materiałów budowlanych, to tutaj też widzimy, że ten wzrost na rynku oddawanych do użytkowania domów i mieszkań przekłada się też na wzrosty wolumenów sprzedaży. I tak, w roku 2015 mieliśmy w Polsce poziom 40 miliardów złotych, a w roku 2020 poziom 53 miliardów złotych. I też tutaj
widzimy, że cały czas ten rynek dystrybucji materiałów budowlanych rośnie. Jeżeli chodzi o trendy, to już tutaj zaproszę pana prezesa Konrada. Jeżeli mówimy o trendach w branży wykończeniowo-dekoracyjnej, myślę, że ważnym aspektem jest kwestia poruszenia zagadnienia określanego w ostatnim czasie słowem sustainability, które oznacza zrównoważone projektowanie. Jest to element, który pojawia się globalnie w ostatnich czasach. Jest on związany z postępującym kryzysem ekologicznym. Natomiast również on mocno zahacza o trendy branży wykończeniowo-dekoracyjnej i przejawia się w minimalizacji, w dążeniu do minimalizmu, do wszelkiego rodzaju łączenia człowieka z naturą oraz do wyboru, w konsekwencji do wybierania produktów ekologicznych i ograniczających negatywny wpływ na środowisko. Produkty te niewątpliwie są momencik, przepraszam bardzo. Sebastian, może kończysz tutaj o trendach. Bardzo. Tak, generalnie jeżeli byśmy się mieli skupić na trendach, które są na rynku już pod takim samym kątem projektowym, można tutaj zauważyć to, że tak mówiąc ogólnie, Polacy mieszkają i chcą mieszkać coraz lepiej. I to bardzo mocno widać. To już nie jest tak, że jak powiedzmy wybierzemy się powiedzmy do jakiegoś tam powiedzmy przeciętnego domu czy mieszkania w Polsce i wybierzemy się do takiego samego przeciętnego mieszkania czy domu, nie wiem, Wielkiej Brytanii, Francji czy chociażby w Niemczech, to jak mieszkamy już nie odbiega tak bardzo od tych jakby standardów zachodnich i tak naprawdę od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej ten standard mieszkaniowy się bardzo mocno podniósł. I co jest tutaj też jakby szalenie istotne, to jest związane oczywiście z tym, że no Polska tak naprawdę się od 30 lat całkiem dobrze rozwija, mimo tego jakby chwilowego spadku PKB związanego z pandemią. Tak, bardzo duża część ludzi przykłada coraz większe i stale rosnącą wagę do tego, jak mieszka. Tak? Jeżeli byśmy się teraz wybrali w Polskę i obejrzeli sobie jakieś powiedzmy mieszkania, domy, posesje, przyrównali to do powiedzmy tych obserwowanych sprzed no nie wiem, 15 czy 20 lat, to zobaczymy bardzo dużą jakościową różnicę na plus. I oczywiście na rynku są firmy, które z tego bardzo mocno korzystają. Jednocześnie kolejnym aspektem jest to, że zaczęliśmy dostrzegać, i tak naprawdę to się zmieniło w kilku poprzednich latach, trendy ekologiczne. Nagle po prostu można by powiedzieć, że otworzyliśmy na to oczy, co tak naprawdę jest poniekąd przekserowaniem trendów chociażby z Europy Zachodniej, gdzie te trendy się zaznaczyły wcześniej. I coraz więcej klientów na rynku zwraca uwagę, skąd jaki materiał pochodzi. I cały czas w rynku rośnie udział materiałów wykonywanych albo z surowców naturalnych, albo z surowców odnawialnych, czyli po prostu z jakichś rzeczy chociażby pochodzących z recyklingu. I tak mamy do czynienia z modą na stare drzewo, z modą chociażby na właśnie cegły. Jeżeli jesteśmy przy jakichś już jakby dalej tych trendach, to też właśnie przeważają takie powiedzmy teraz wnętrza ciepłe właśnie z akcentami drewna, cegły, jednocześnie bardzo też się rozpowszechnił styl loftowy. On jest jakby surowy w swojej postaci, ale właśnie bardzo często są używane właśnie elementy ciepłej czerwonej cegły, które po prostu takie wnętrza
Ocieplają, tak, jest to dobre słowo. Tutaj też mamy chociażby, tak jak w przypadku cegieł, rynek recyklingu i upscalingu cegły rozbiórkowej, ponieważ to, co jeszcze ileś tam lat temu po prostu trafiało no, do utylizacji, tak, na jakieś po prostu wysypiska, na których się składowało gruz, tak teraz te produkty są przetwarzane i dostają po prostu drugie życie. Zresztą te same też procesy zachodzą na rynku starego drewna. Tak? Drewno jest też odzyskiwane, przerabiane, no i trafia chociażby do naszych jadalni w postaci pięknych, grubych, drewnianych blatów. Jednocześnie też możemy zauważyć takie trendy minimalistyczne, czyli te nasze wnętrza nie są tak przeładowane różnego rodzaju dekoracjami, czy jak się to potocznie mówiło, bibelotami, i jest tego coraz mniej. Też myślę, że można zauważyć, że ten nasz właśnie styl poszedł właśnie dosyć mocno w kierunku tego minimalizmu. I teraz, jeżeli już jesteśmy przy stuletniej cegle rozbiórkowej, to ta cegła zaczyna być, czy już parę lat temu zaczęła być bardzo szeroko wykorzystywana jako materiał ozdobny na ściany i elewacje, to znaczy ściany wewnątrz budynków i na elewacje zewnętrzne. I to zarówno na rynku, możemy powiedzieć, klienta indywidualnego, czyli w domach i mieszkaniach, jak też i na rynku komercyjnym. Mam tutaj na myśli sklepy, restauracje, hotele, dalej biura firm. Jest to materiał, który możemy spotkać wszędzie. I teraz, szczególnie właśnie w tym momencie, kiedy wielu z nas pracuje zdalnie, w bardzo wielu przypadkach właśnie jakichś webinarów, nagrań do telewizji, możemy z tyłu zobaczyć właśnie takie ściany, którą chociażby ja mam tutaj za sobą w biurze. W zasadzie mam wrażenie, że głównie właśnie widzę albo cegłę, albo po prostu regały z książkami. Jeżeli chodzi, gdzie takie materiały można stosować, to jeżeli mówimy o materiałach naturalnych, w tym przypadku po prostu na prawdziwych, starych, rozbiórkowych cegłach, które zostały wypalone przed 100 laty, to tak naprawdę nie mamy ograniczeń, gdzie możemy wykorzystywać ten materiał. Ponieważ no, cegła sama w sobie jest mrozoodporna, wodoodporna, przetrwała już te 100 lat, czasami troszkę nawet więcej, czasami troszkę mniej, no i zniosła ten czas bardzo, bardzo dobrze. Nabrała charakteru, nabrała cech, no a jednocześnie bardzo często możemy tam spotkać takie bardzo, bardzo jakby to ująć, przyjemne i wprowadzające klimat we wnętrzu akcenty, na przykład palce rzemieślnika, który tą cegłę przez 100 laty no, uformował po prostu w drewnianej formie, albo po prostu stempel cegielni, która daną cegłę wyprodukowała i wypaliła. Więc jak się przyjrzymy, takich akcentów jest bardzo dużo i to jest też bardzo cenione przez klientów. Już jakby powracając do tych zastosowań, tak naprawdę cegła nie boi się żadnych warunków przy odpowiednim jej montażu, to znaczy zgodnym z zasadami wyznaczanymi przez producentów tego rodzaju materiałów, przy odpowiedniej impregnacji cegły można użyć wszędzie, no łącznie nawet takie ekstremalne przypadki użycia w środku kabiny prysznicowej. I też się z tym po prostu nic nie dzieje, jeżeli to jest wykonane w prawidłowy sposób. Również na przykład spotkaliśmy się z realizacjami sufitów wykonywanych ze starych cegieł, i to nawet sufitów, które można powiedzieć udają takie stare sufity łukowe, tak? I mimo że są wykonane z karton gipsu i nad nimi jest bardzo duża pusta przestrzeń, a jakieś pomieszczenie jest wystylizowane, to tam również te cegły są używane i z powodzeniem służą już kilka lat, a to jest to pomieszczenie, które tutaj mówię i opisuję tą aplikację. Jest to pomieszczenie takie dosyć wymagające dla materiałów budowlanych, ponieważ jest to pomieszczenie tak zwanych łaźni piwnych, w których po prostu no, po COVID-zie po prostu można sobie odwiedzić i po prostu no, to jest taka forma spa.
Jeżeli chodzi o potencjał dochodowy rynku, no to tak, mieliśmy rynek polski, poruszyliśmy rynek niemiecki, mamy oczywiście Unię Europejską, Wielką Brytanię i Szwajcarię, ale też tutaj trzeba dostrzec pozostałe regiony świata, które się bardzo szybko rozwijają i w których pojawia się coraz więcej osób, które mają bardzo duże aspiracje. I to się też oczywiście przekłada na to, jak te osoby mieszkają. Też może taka rzecz się niedawno wydarzyła. Forbes ogłosił swoją listę najbogatszych osób na świecie i po raz pierwszy w historii Pekin wyprzedził Nowy Jork pod względem liczby miliarderów. Więc te zmiany dzieją się na naszych oczach. No i tak, mamy właśnie te rzeczone Chiny, które się naprawdę w ekstremalnym tempie bogacą. Jeżeli sobie spojrzymy nawet na dane za ten zeszły rok covidowy, no to gospodarka chińska zwolniła, ale mimo wszystko urosła. Mamy Indie, mamy też Japonię, mamy też pozostałe azjatyckie tygrysy, mamy kraje takie no troszeczkę powiedzmy, że mniej jeszcze rozwinięte, ale które podążają drogą tych wymienionych, chociażby doskonale się rozwija Wietnam, Malezja. No nie będziemy tutaj oczywiście wymieniali całej mapy, no ale mówi się, że tak naprawdę no przyszłość leży w Azji. I teraz jeżeli chodzi chociażby o te rynki właśnie pozaeuropejskie, to można by tutaj powołać takie badania chociażby związane z rynkiem podróży. Gdzie osoby ze świata chciałyby na przykład pojechać na wakacje, czy gdzie osoby po prostu, jaki inny zakątek świata chciałyby zwiedzić. No i okazuje się, że w tych badaniach w zasadzie większość jakby ludności krajów pozaeuropejskich wskazuje kraje europejskie. To się też przekłada na lokalne rynki, to znaczy wszelkie materiały z Europy są tam bardzo, bardzo cenione. Dobrym przykładem są tutaj chociażby samochody. No dla nas powiedzmy takie marki europejskie no to są takim no chlebem powszednim, można powiedzieć, że standardem, ale na rynkach pozaeuropejskim posiadanie chociażby samochodu z Europy no jest po prostu no, traktowane jako taka forma po prostu produktu luksusowego i te auta są wyżej pozycjonowane na tamtych rynkach niż produkcje gdzieś tam rodzime, tak? Mam tutaj na myśli chociażby no, nie wiem, Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię czy Japonię. Tak, jeżeli chodzi właśnie jeszcze też o Amerykę Północną, którą tutaj powołałem, no to tam rynek domów i mieszkań też się bardzo dobrze rozwija i ten rynek też cały czas rośnie. I tutaj bym słowo o tym rynku jeszcze oddał Konradowi. Chyba cię Konrad nie słyszę. Jeżeli chodzi o rynek amerykański, jest bardzo specyficznym rynkiem z uwagi na fakt, że Amerykanie żyją w otoczeniu bardzo, można powiedzieć, jednostajnym. Produkty, których używają w swoich domach, są produktami, można powiedzieć, tworzonymi na masową skalę, ale w jednym stylu, w jednym tonie. To znaczy, że każdy dom praktycznie wygląda tak samo, pomimo że są jakieś różnice w rodzaju kolorystyki czy w drewnie, w wyborze drewna. Tak naprawdę wszystkie elementy są robione jakby od fabryki, tak? W przypadku pewnych jakichś tam pytań do osób, które gdzieś tam są rodowitymi Amerykanami, pod kątem starych produktów, w sensie produktów historycznych, zabytkowych, pochodzących z Europy, każdy powiedział, że wręcz no, marzyłby sobie o czymś takim, o takim elemencie w domu. To znaczy, że każdy Amerykanin, może nie każdy, większość Amerykanów chciałaby
jakby mieć kawałek historii u siebie, chciałaby się otaczać starymi, zabytkowymi przedmiotami z uwagi na to, że ich historia jakby nie sięga aż tak daleko, tak? Ten kraj powstał stosunkowo, przynajmniej w obecnej formie, stosunkowo niedawno, więc nie mieli możliwości otoczyć się na przestrzeni lat zabytkami, a widać w nich głęboką potrzebę, więc uważamy, że wejście na ten rynek byłoby bardzo ciekawym doświadczeniem i odniosłoby na pewno sukces. Myślę, że to tyle na temat. Tutaj już przechodzimy do naszej rodzimej giełdy papierów wartościowych. Na giełdzie mamy dostępną na ten moment tylko jednego producenta kamienia dekoracyjnego, który właśnie tutaj, jak żeśmy wcześniej sklasyfikowali, zalicza się właśnie do tych okładzie ścienno-elewacyjnych. Jest to spółka Incana, która jest notowana na New Connectie od 2011 roku. Z takich, powiedzmy, jeszcze innych liczących się większych producentów, ale którzy nie są notowani na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, to mamy chociażby firmy Stegu, Steinblau, Stones czy Stonemaster. Także i poza tymi wymienionymi rynek jest dosyć rozdrobniony i tutaj tak naprawdę wydaje się, patrząc przez procesy zachodzące na innych rynkach, kiedy się zaczną potencjalne trendy związane chociażby z konsolidacją. Jeżeli chodzi o zalety i ryzyka związane z inwestowaniem w branżę wykończeniowo-dekoracyjną, to przede wszystkim tak, inwestując w taką branżę, uzyskujemy pośrednią ekspozycję na rynek mieszkaniowy. W przypadku kontynuacji trendu wzrostowego na rynku mieszkaniowym powinno naturalną rzeczą wystąpić wzrost zapotrzebowania na materiały budowlano-wykończeniowe. No i to jest to, co tak naprawdę widzimy w ostatnich czasach, zresztą nawet aktualnie, jeżeli ktoś z Państwa ma do czynienia z jakąś, powiedzmy, swoją budową i śledził wnikliwie ceny materiałów budowlanych, no to teraz właśnie widzimy, że praktycznie wszystkie materiały budowlane bardzo mocno poszły w górę. No to jest pewnie pochodna tego, że no jednak przez pandemię niektóre łańcuchy dostaw zostały zaburzone i to się na pewno przełożyły na ceny, ale tak się też dzieje wtedy, kiedy po prostu no, rynek chce bardzo dużo kupić, no i producenci widzą okazję do po prostu no, podnoszenia cen, czyli do zwiększania swoich marż. Musimy tutaj pamiętać, że cały czas w Polsce mamy do zmodernizowania bardzo duże ilości budynków, zarówno prywatnych, jak i szeroko rozumianej użyteczności publicznej, przy czym te modernizacje obiektów użyteczności publicznej są dodatkowo wspierane przez dotacje unijne, które po prostu są jakby na wysokim poziomie. No i tutaj też zakładając, że ten fundusz odbudowy zostanie przegłosowany, no to na rynek trafią tak naprawdę kolejne duże pieniądze. No i to jest po prostu szansa dla wszystkich firm działających na tym rynku, no i oczywiście też dla akcjonariuszy tych firm czy tych spółek. Sektor nieruchomości komercyjnych, no tutaj Polska jest no takim w zasadzie centrum, bardzo dużym centrum outsourcingowym i tak naprawdę co chwilę słyszymy, że jakaś kolejna duża firma otwiera tutaj czy właśnie centra outsourcingowe, czy centra badawczo-rozwojowe. Zresztą tak samo też jest z zakładami produkcyjnymi, no jednak no staliśmy się po prostu fabryką Europy i to po prostu coraz mocniej widać. Polskie marki, szczególnie właśnie też na polskim rynku, mają coraz silniejszą pozycję, ale są też coraz bardziej doceniane na rynkach zagranicznych. Generalnie ta metka Made in Poland no, zaczyna się już dobrze kojarzyć i już jest cała masa firm i spółek, które właśnie robią po prostu dla naszych krajów produktów taką no, przysłowiową bardzo, bardzo dobrą robotę. No i tak naprawdę właśnie tym czynnikiem, który już tutaj poniekąd był poruszony,
no to jest to, że wzrasta nasza świadomość zarówno designu, dbałości o detale, ale też jakby takiej, powiedzmy, naturalności i braku sztuczności w naszych właśnie po prostu no, szeroko rozumianych projektach budowlano-mieszkaniowych. Jeżeli chodzi o ryzyka rynku, ponieważ no zawsze na każdym rynku są ryzyka, no to na pewno można tutaj podjąć zmianę trendów w branży wykończeniowo-dekoracyjnej. Są oczywiście trendy, które po prostu no są, coś jest chwilę modne i po chwili modne być przestaje, ale też z drugiej strony są takie trendy poniekąd klasyczne, obserwowane od jakby wielu lat i bazujące na naturalnych gdzieś tam surowcach i materiałach, no i takie trendy się utrzymują znacznie dłużej. Są oczywiście ryzyka związane z niezaspokojeniem preferencji konsumenckich. Zawsze potencjalnie może się załamać rynek nieruchomości, chociaż nawet jeżeli by spojrzeć na poprzednie załamanie tam roku, powiedzmy z 2007, 2008 czy 2009, to też oczywiście takie załamanie to nie wygląda tak, że nagle po prostu nic się nie buduje, nic się nie remontuje i nic się nie urządza. No i tutaj też szansą mogą być spółki właśnie działające w wyższych sektorach jakby rynku, pracujące dla bardziej wymagających klientów, no bo też zazwyczaj, tak patrząc historycznie, statystycznie, te osoby przy kryzysach mniej cierpią. Zresztą no teraz mamy no tak naprawdę największą na świecie od 100 lat pandemię, no a majątki osób najbogatszych no tak naprawdę dynamicznie rosną i są znacznie wyższe niż były chociażby przed pandemią. Mamy oczywiście ryzyko konkurencji, mamy oczywiście ryzyka związane ze sprzedażą zagraniczną. Tutaj mamy oczywiście na myśli ryzyka kursowe. No teraz akurat w przypadku, jeżeli mówimy o produkcji w Polsce i sprzedaży eksportowej, no to ten kurs walutowy bardzo, bardzo mocno sprzyja eksporterom, no bo wiemy, jakie są ostatnio kursy walut, po prostu no euro jest bardzo, bardzo silne. Mamy oczywiście ryzyka związane ze zmianami przepisów, no ale tak naprawdę na każdym rynku te zmiany legislacyjne są po prostu teoretycznym i potencjalnym ryzykiem. No i jeżeli jeszcze jesteśmy przy rynkach zagranicznych, no to też mogą wystąpić ryzyka związane z silną ochroną swojego własnego krajowego rynku i po prostu no z jakimiś takimi preferencjami spółek lokalnych. Teraz chyba pan Andrzej. Dobrze, no to przechodzimy do spotkania z partnerem i oddaję ci, Konrad, głos. Mikrofon mam. Może parę słów o retrocegle, o Retro S.A. Retrocegła.pl jest marką, którą wspólnie z przyjacielem od czasów dzieciństwa Sebastianem Pawełczykiem założyliśmy w 2014 roku i od tego czasu nieustannie pracujemy nad jej sukcesem. Retrocegła była pewnego rodzaju odpowiedzią na zaobserwowaną potrzebę, która się w tamtym czasie pojawiła, potrzebę wśród klientów, którzy zaczęli w jakiś chałupniczy sposób pozyskiwać płytki z cegły poprzez pocięcie w jakiś prymitywny sposób tej cegły na płytki i układanie sobie na ścianach. Wtedy dojrzeliśmy potencjał samego produktu, ale także rozpowszechnienia tego trendu w Polsce. Tak więc jest marką, która odpowiada na zmieniające się trendy w obszarze naturalnych dekoracji ściennych i elewacyjnych. W tym czasie Retrocegła zbudowała w Polsce pozycję lidera rynku płytek wykonywanych ze starych cegieł pozyskiwanych z historycznych budynków. Produkty naszej marki trafiły już do ponad 10 tysięcy inwestycji, głównie w Polsce, ale także za granicę, między innymi do Niemiec, Wielkiej Brytanii czy nawet Japonii. Na chwilę obecną doszliśmy do momentu, w którym nasz przemysłowy, można tak go nazwać, startup, stał się obecnie w pełni skalowanym biznesem, gotowym do ekspansji.
Nasz główny produkt, czyli płytka z cegły rozbiórkowej, jest w ostatnich latach, jak już gdzieś to się przejawiało w prezentacji, wiodącym trendem w wykończeniu ścienno-elewacyjnym przestrzeni publicznych, ale także wielu, wielu prywatnych inwestycji. Podsumowując, cegła jest materiałem ponadczasowym, nie przemija z chwilową modą, tworzy nam, towarzyszy nam od setek lat. Można powiedzieć, tak między sobą mówimy, że retrocegła znalazła jedynie nowy sposób jej eksponowania. Nasze produkty. Powiedziane te właściwości, przykłady zastosowań w pierwszej części, więc po prostu przechodzimy do modelu biznesowego i kanału dystrybucji naszej spółki. Po prostu chcemy Państwu powiedzieć, w jaki sposób my to prowadzimy i w jaki się to staramy realizować. Na pewno rzeczą, która nas odróżnia od bardzo wielu firm działających na tym rynku remontowo czy tam budowlano-dekoracyjno-wykończeniowym, jest to dosyć unikalny jak na branżę model płynnościowy, ponieważ my praktycznie w 100% klientów pracujemy na przedpłatach. To znaczy, żeby otrzymać od nas towar, no trzeba po prostu wcześniej uregulować zapłatę za ten towar. No i przez to, po prostu przez funkcjonowanie w takim modelu, tak naprawdę no nie mamy w ogóle problemów z nieściąganym, po prostu z należnościami gdzieś tam przeterminowanymi, czy po prostu z innymi problemami, które na tym rynku budowlanym powiedzmy, że występują, więc to nam się udało wyeliminować. Co ciekawe, wchodząc na ten rynek, zastanawialiśmy się z Konradem, no czy rynek, gdzie po prostu wszystko jest na termin, wszystko da się dostać na WZ-kę, czy rynek nam to pozwoli zrobić, no ale okazało się, że praktycznie wszyscy po prostu to przyjęli, współpracujemy też z dużymi firmami budowlanymi czy remontowymi, no i generalnie też one po prostu nie mają problemu z tym naszym modelem, co nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy. Jednocześnie ze względu jakby na swój rozmiar jesteśmy firmą bardzo, bardzo elastyczną i bardzo szybko na wszystko staramy się reagować. To się przejawia zarówno jakby na poziomie marketingowo-sprzedażowym, ale też na poziomie produkcyjnym. Mamy w firmie podział, kiedy ja z racji na swoje doświadczenia zawodowe bardziej właśnie odpowiadam za rzeczy związane z szeroko pojętym marketingiem. Tutaj oczywiście mam głównie na myśli marketing internetowy, bo to jest nasz wiodący kanał. Tak Konrad po prostu bardzo dobrze się porusza w sprawach nadzoru nad naszą produkcję, procesów technicznych, technologicznych, jak i po prostu takiego no, zarządczego kierowania firmą. No i oczywiście nasza firma sprzedaje doświadczenia i sprzedaje materiał, który po prostu jest mocno, mocno nacechowany historycznie i materiał, który ma w sobie duży pozytywny ładunek emocjonalny. No i to się przekłada na to, że no, klienci bardzo, bardzo lubią nasz materiał, no ale też są za niego w stanie zapłacić więcej niż chociażby za jakieś produkty imitujące. Jeżeli chodzi już jakby o kanały dystrybucji, no to my bardzo dużo współpracujemy z architektami i z projektantami wnętrz, z firmami właśnie budowlanymi, z deweloperami, ale też z firmami, które po prostu same dla siebie no, remontują właśnie swoje chociażby szeroko pojęte budynki biurowe. No i oczywiście naszym najważniejszym klientem, szczególnie teraz w czasach pandemii, no to są klienci indywidualni, do których trafia około na dzień dzisiejszy 70% naszej sprzedaży. Jeżeli chodzi o wizję rozwoju naszej spółki, jaką mamy, to my tutaj kładziemy nacisk na trzy elementy. Przede wszystkim jest to aspekt technologiczny. Tutaj my się chcemy bardzo mocno rozwijać w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji
I mam tutaj na myśli zarówno automatyzację i robotyzację produkcji płytek wykonywanych ze starych rozbiórkowych cegieł, jak również chcemy otworzyć dodatkową linię do produkcji wyrobów z tak zwanego betonu architektonicznego, przy czym mam tutaj na myśli mieszankę betonu architektonicznego, a nie tylko same płyty, które skądinąd też są bardzo modnym teraz trendem wykończeniowym, ponieważ na takiej linii, jaką tutaj planujemy po trwającej emisji zamówić i jakby wdrożyć w naszym zakładzie, można tak naprawdę wykonywać wszystkie te materiały, a przynajmniej większość tych materiałów, o których mówiłem w pierwszej części, czyli na przykład sztuczny kamień, beton architektoniczny, czy po prostu jakieś imitacje drewna. I tutaj też podkreślę jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, skąd się u nas coś takiego wzięło. To się właśnie wzięło stąd, że firmy, z którymi współpracujemy, powiedzmy w taki regularny sposób, no czasami przychodzą do nas z jakąś wyceną, no i później słyszeliśmy bardzo często komentarz. No wszystko fajnie, architekt chce mieć na przykład retrocegłę, no ale aspekty księgowo-budżetowe powodują to, że po prostu no, nie jesteśmy w stanie się w jakimś tam budżecie zmieścić. I ktoś nas kiedyś podsumował takim bardzo trafnym zdaniem. Dajcie nam materiał, który się spodoba nie tylko architektom, ale też księgowym. No i my z Konradem zaczęliśmy robić serię po prostu prób. Właśnie tutaj chcieliśmy bazować na betonie, ponieważ no beton jest materiałem, który po prostu też jest bardzo trwały, odporny i jednocześnie praktycznie wszystko da się z niego zrobić. No i my jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy w mało seryjnie wykonać praktycznie idealną replikę naszych historycznych cegieł. No a tak jak już tutaj mówiłem, tak jakby wcześniej, no jest po prostu na to rynek i tutaj widzimy też dla siebie miejsce po prostu w sektorze rynku, do którego teraz no nie docieramy ze względu na swój poziom cenowy. I tu się też jakby chcemy to zagospodarować, no to też na pewno nam podniesie zwroty i podniesie nam po prostu konwersję z działań marketingowych, no bo teraz jeżeli klient, załóżmy, no cena by na przykład naszych produktów przekraczała jego budżet, no to znajdzie produkt co prawda już no nie stary jakby historyczny, czyli ten ładunek emocjonalny będzie mniejszy, no ale jednak będzie mógł mieć na swojej ścianie retrocegłę, której tak naprawdę każdy z jego znajomych no nie będzie w stanie odróżnić. Takie nasze najlepsze serie próbne, jak żeśmy sobie z Konradem no rozstawiali powiedzmy na biurku po kilka próbek i mieszali płytki z betonu i płytki z cegły, no z odległości metra zdarzały nam się pomyłki, że nie byliśmy w stanie rozróżnić, która jest która. Chcemy to mocniej po prostu wypuścić na rynek, właśnie w tym celu potrzebujemy po prostu linii, żeby móc to robić w dużej, po prostu w no większych wolumenach. No i oczywiście, jeżeli jesteśmy przy większych wolumenach, to te jakby aspekty technologiczne, wydajność, którą będziemy chcieli uzyskać z tego po prostu wzmocnienia naszego parku maszynowego i z tej właśnie robotyzacji i automatyzacji, to są, no będziemy chcieli celować w około 15 tysięcy metrów kwadratowych produkcji miesięcznie. No i oczywiście tutaj kolejnym ważnym jakby aspektem naszego rozwoju jest no ekspansja handlowo-sprzedażowa i my ją tutaj rozdzielamy na dwa sektory, to znaczy chcemy dalej mocno się rozwijać na rynku polskim, wchodzić w kolejne jakby współprace dystrybucyjne, ale też jeszcze mocniej pokazywać się w internecie. I też bardzo, bardzo dużą wagę przykładamy do rozwoju na rynek niemiecki. Chcemy teraz po emisji powołać lokalną spółkę kapitałową, czyli tak naprawdę naszą spółkę zależną. Chcemy stworzyć na podstawie naszej polskiej retrocegły markę niemiecką, dopasować ją pod kątem nazewnictwa i marketingu do rynku niemieckiego i chcemy to po prostu sprzedawać lokalnie w modelu e-commerce'owym, czyli w tym samym modelu, w którym współpracujemy, w którym po prostu pracujemy teraz w Polsce, no i tak naprawdę w tym modelu, w którym mam 14 lat doświadczenia zawodowego. Jeżeli chodzi o strukturę naszego akcjonariatu, no to na ten moment spółka Retro SA
należy tylko właśnie do Konrada i do mnie. Natomiast po emisji każdy może zostać naszym wspólnikiem, czy tam naszym akcjonariuszem. I nowi akcjonariusze będą mogli objąć do 31% udziałów. Tutaj też bardzo ważna informacja, ponieważ nasza spółka planuje niezwłocznie po emisji akcji, zarejestrowaniu ich przez sąd rejestrowy, wysłać wniosek do giełdy o wprowadzenie naszych akcji do alternatywnego systemu obrotu, czyli na New Connect, tak żeby każdy akcjonariusz, każdy nasz nowy inwestor no miał zachowany po prostu płynność obrotu swoimi akcjami, czyli mógł je po prostu kupować i sprzedawać od innych po prostu osób. I tutaj też bardzo ważną informacją jest to, że podpisaliśmy z Konradem umowę tak zwanego lock-upu, czyli zobowiązaliśmy się do tego, że przez 18 miesięcy od dnia debiutu nie będziemy sprzedawali naszych akcji. Jeżeli chodzi o przesłanki inwestycyjne, czyli dlaczego warto w nas zainwestować. Coś mi się tutaj prezentacja przeklikała, ale już jesteśmy na właściwym slajdzie. No, jak tutaj wcześniej wspomniał Konrad, jesteśmy liderem tego rynku płytek wykonywanych z cegieł rozbiórkowych. Jesteśmy liderem rynku polskiego. Celujemy w zostanie liderem na rynku europejskim. Jesteśmy też tak naprawdę trendseterem rynku. Jeżeli ktoś z Państwa zadałby sobie trud i mniej więcej przepatrzył w jakichś archiwach internetowych, kiedy u jakiej firmy pojawiały się chociażby jakieś produkty czy jakieś rozwiązania na stronach internetowych, no to zobaczycie Państwo, że praktycznie od swojego pojawienia się w 2014 roku no retro cegła wiedzie tutaj prym. To, co też już tutaj żeśmy zaznaczali wcześniej, my cały czas naszym głównym kanałem sprzedaży jest e-commerce i sprzedaż internetowa. Tak dociera do nas zdecydowana większość naszych klientów, chociaż oczywiście też wielu klientów do nas trafia z tak zwanego polecenia, co też nas niezmiernie cieszy. Też na pewno ciekawą informacją jest to, że mimo tego, że jesteśmy młodą spółką akcyjną, bo tak naprawdę działalność operacyjną w formie spółki akcyjnej rozpoczęliśmy w ostatnim kwartale zeszłego roku, to praktycznie od razu jesteśmy rentowni. W zeszłym kwartale, to znaczy w ostatnim kwartale 2020 roku osiągnęliśmy około 19% marży EBITDA, co no jest w zasadzie tak naprawdę rzadkością, jeżeli chodzi o firmy z takim stażem na rynku. Nasz biznes działa w bardzo modnym i przyszłościowym sektorze właśnie recyklingu połączonego z upcyclingiem tej właśnie starej cegły rozbiórkowej i tych zmieniających się trendów ekologicznych. Jeżeli już tutaj powiedziałem słowo ekologia, tutaj też zwrócę uwagę na to, że nasza produkcja przebiega w sposób ekologiczny, to znaczy my w swojej produkcji w zasadzie nie emitujemy odpadów i cały materiał z tych właśnie naszych historycznych cegieł jest po prostu przerabiany. My go po prostu, no wszystko trafia do klientów i jesteśmy w stanie tą cegłę po prostu no zrobić z niej produkty, które po prostu no się bardzo, bardzo dobrze sprzedają. Przykładamy też dużą wagę do samej jakby ekologiczności, ale to też jest w sumie ekonomiczne dla firmy, ponieważ nasze maszyny produkcyjne nie są energochłonne. W zasadzie można by się pokusić o porównanie, że w intensywne lato to po prostu klimatyzacja w biurze potrafi zużyć więcej prądu niż nasze maszyny. Jednocześnie też bardzo dużą wagę przywiązujemy do gospodarki wodnej w naszych procesach produkcyjnych. To znaczy my pracujemy w obiegu zamkniętym, nasza woda produkcyjna po prostu krąży właśnie w tym obiegu i jest tak jakby no filtrowana i oczyszczana przez naszą taką wewnętrzną instalację właśnie do oczyszczania tej jakby wody przemysłowej, ponieważ no przy produkcja cegły jest procesem bardzo, bardzo trudnym technicznie,
I jeżeli chcemy to robić na większą skalę, tak jak chociażby my to robimy, no trzeba po prostu mieć to bardzo dobrze ogarnięte, bardzo, bardzo dobrze poukładane. Jeżeli tutaj też padła kwestia tych spółek dystrybucyjnych, no to my tutaj musimy pamiętać, że retro spółka akcyjna, jak będzie posiadało spółkę GmbH czy spółkę AG w Niemczech, czyli po prostu niemiecką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub niemiecką spółkę akcyjną, to taka spółka, poza tym, że oczywiście zaliczałaby się też jakby do sprzedaży naszej firmy, by nam generowała sprzedaż, to też stanowi wartość jakby samą sobie, ponieważ taka spółka po kilku latach ma szansę być wyceniana no znacznie lepiej niż sam kapitał zakładowy, który tam po prostu zostanie teraz na początku przez nas wniesiony, więc to też jest po prostu rzecz, która powinna gdzieś tam na nasze wyniki pozytywnie wpływać. No i na końcu też jak to już padło, że no Polska staje się powoli fabryką Europy, albo w zasadzie już jest całkiem, całkiem dużą fabryką Europy. Robotyzacja i automatyzacja naszych procesów produkcyjnych w zasadzie uniezależnia nas od tak zwanego rynku pracownika i to powoduje to, że do obsługi naszego procesu produkcyjnego będziemy potrzebowali znacznie mniej osób. To znaczy, że osoby z tego aktualnego zespołu będą mogły zabezpieczyć nam kolejne zmiany i po prostu tą samą kadrą pracowniczą będziemy w stanie wyprodukować znacznie, znacznie więcej. No i tym samym udział tego kosztu pracowniczego w tych kosztach produkcji no się de facto dzięki tym właśnie aplikacjom robotyzacji i automatyzacji się zmniejszy, co też powinno pozytywnie się przełożyć na nasze marże. No i tutaj już taka informacja na koniec, że zamiarem zarządu jest zadeklarowanie, żeby około co najmniej 50% wypracowanego przez spółkę zysku, począwszy od roku 2023, przeznaczać na dywidendę, o czym oczywiście będą mogli głosować akcjonariusze na walnych zgromadzeniach. Bardzo dziękuję panom za wcześniejsze rozwinięcie tematu, jeżeli chodzi o zarówno otoczenie spółki, jak i spółkę. I w zasadzie na koniec chciałbym tutaj podsumować kluczowe informacje na temat emisji, która rozpoczęła się 12 kwietnia. Emisji akcji spółki Retro SA. I tutaj jako firma inwestycyjna Prosper Capital Dom Maklerski wspólnie z domem maklerskim Nobus Securities, który jest członkiem konsorcjum, proponujemy inwestorom emisję do 45 tysięcy akcji serii B, które jak już wcześniej zostało wspomniane, stanowią do 31% wartości kapitału po podwyższeniu kapitału spółki. Emisja na poziomie 4 500 000 zł, co wskazuje na cenę 89 zł za akcję. Minimalny zapis jedna akcja ze względu na to, że nie mamy określonego tutaj progu. Jak już pan Sebastian wspomniał, akcje posiadane serii A przez obu założycieli i akcjonariuszy objęte są 18-miesięcznym lock-upem od dnia wprowadzenia akcji do obrotu w ASO. Emisję prowadzimy do 29 kwietnia, 30 kwietnia będzie przydział akcji i tak jak zostało już wcześniej wspomniane, niezwłocznie po zarejestrowaniu kapitału będziemy składać wspólnie ze spółką wniosek do zarządu giełdy o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na New Connect. Te działania oczywiście rozpoczniemy wcześniej, aby inwestorzy nie bez zbędnej zwłoki mieli akcje płynne na giełdzie, więc przystąpimy wcześniej do tych prac, aby niezwłocznie po rejestracji była możliwość automatycznego jakby zatwierdzenia przez giełdę. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o takie krótkie podsumowanie parametrów emisji. I w zasadzie chyba już panowie dobrnęliśmy do końca, więc tutaj zapraszałbym państwa uczestników webinaru do ewentualnego zadawania pytań, jeżeli one są. Ja będę może je panom czytał dla wygody i panowie będziecie sobie dzielić się już między sobą, jeżeli chodzi o zakres odpowiedzialności i kompetencje.
Pierwsze pytanie, jakie Państwo macie plany na sprzedaż na rynku niemieckim? Czy jest plan budowy dużej, rozpoznawalnej marki? Tak, to może tutaj jakby odnośnie marki ja się wypowiem. Na rynku niemieckim zdecydowanie chcemy zbudować silną i rozpoznawalną w naszej branży markę. No i tutaj będziemy się mocno posiłkować naszymi doświadczeniami związanymi z budową marki retrocegła.pl. No naturalnie, że to znaczy cechy marki będziemy chcieli zostawić zbliżone oczywiście do retrocegła.pl, ponieważ jest to cały czas ten sam produkt, no ale marka po prostu zostanie dopasowana do po prostu tych niemieckich uwarunkowań. Tutaj też tak naprawdę taką swoistą ciekawostką jest to, że zdecydowana większość cegieł, które teraz przerabiamy z Konradem, no w chwili, kiedy były produkowane, to tak naprawdę zostały wyprodukowane w ówczesnych Niemczech. Więc tutaj też pracujemy bardzo mocno koncepcyjnie nad właśnie wykorzystaniem tego w marketingu. Jak wygląda Wasza konkurencja na rynku niemieckim? Jeżeli chodzi o konkurencję na rynku niemieckim, to tak naprawdę ta konkurencja jest dosyć mała, to znaczy nie udało nam się zidentyfikować firmę, która byłaby takim powiedzmy odpowiednikiem retrocegła.pl. Przewijają się tam jacyś właśnie producenci z Węgier, z Czech i z Polski, ale brakuje po prostu takiej typowej, klasycznej niemieckiej firmy. No, wydaje się, że to pewnie przez niemieckie po prostu koszta produkcji. Tak? I tutaj my też, bo oczywiście produkcja na rynek niemiecki będzie trafiała z naszej polskiej, z naszego polskiego zakładu. W Niemczech będzie tylko magazyn logistyczny, żeby ten towar klientom po prostu szybko zapewnić lokalną firmą kurierską, no i oczywiście jakieś biuro sprzedaży, ponieważ pomimo jakby głównego nacisku na internet, to jednak jest grupa klientów, która po prostu przychodzi do nas fizycznie, ogląda i dokonuje transakcji, więc też w biurze, w Niemczech chcemy mieć lokalne biuro. Mm-hmm. Kto jest Państwa głównym klientem? Klient indywidualny, architekt czy firmy budowlane? Jaki jest core, jeżeli chodzi o targetowanie się na klienta? Jeżeli chodzi o takie targetowanie się na klienta, to już zostało wspomniane wcześniej. Aktualnie to jest mniej więcej 70% użytkowników indywidualnych, 30% firm, aczkolwiek patrząc przez pryzmat całej historii marki Retrocegła, to przed pandemią to było mniej więcej pół na pół, czyli połowa firmy, połowa klient indywidualny. I przypuszczamy tutaj, że po prostu firmy lada chwila zaczną wracać. Nawet ostatnio już się pojawiły jakieś zamówienia, nawet też właśnie z Niemiec, dla restauracji czy hoteli, czym nie ukrywam, że byliśmy dość zdziwieni w obecnej sytuacji, ale oczywiście żeśmy je zrealizowali. Bardzo, bardzo też nas to ucieszyło, że ci klienci po prostu wracają do życia i mają po prostu plany już jakby po pandemiczne. Mm-hmm. Czy jest planowana ekspansja na rynek azjatycki, czy jest możliwa? I tu w zasadzie, panie Sebastianie, chyba jest ciekawy ten wątek Japonii, jakby zwiększającej się rozpoznawalności waszej cegły na tamtym rynku, więc może warto rozwinąć tutaj rynek japoński i pozostałe rynki azjatyckie. Tak, te rynki nie są bezpośrednim jakby celem emisji, ale nasza marka ma za sobą sprzedaż kontenera płytek z cegły do Japonii. No my żeśmy się nie reklamowali w Japonii i tak naprawdę byliśmy zaskoczeni takim zapytaniem, ale firma budowlana z Japonii, która wykonywała, no można by to tak powiedzieć, coś w stylu takiego lokalnego centrum handlowego stylizowanego na takie tak jakby no nie wiem, na takie europejskie jakby centrum handlowe, ale nie w takim sensie, że po prostu takie nasze, jak my to wiemy, po prostu gdzieś tam wykonywane z płyty duże powierzchnie, tylko takie po prostu centrum
taka jakby odwzorowanie takiej uliczki handlowej, które po prostu można gdzieś tam spotkać właśnie w Europie, że po prostu do każdego sklepu wchodzi się jakby z ulicy. No i właśnie ten inwestor tego projektu w Japonii no nakazał po prostu tej firmie ściągnąć elementy do wykończenia właśnie z Europy. No i ta firma przyjechała właśnie tutaj do Europy, wzięli sobie w ogóle tłumacza na język polski, no i właśnie u nas zdecydowali się zakupić cegły. My też żeśmy się bardzo na tym etapie tak się zastanawialiśmy się, no jak na przykład cegła zniesie podróż no de facto przez pół świata, tak? No bo to cegły musiały przepłynąć przez jakby no, kanał Suezki, później gdzieś tam ta cieśnina Malaka, no klimat równikowy, duża wilgotność. My się zastanawiali, jak ta cegła sobie poradzi w tym kontenerze, no bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiliśmy. No ale tutaj właśnie mamy już ten zrobiony precedens. Cegła dotarła w świetnym stanie, no później właśnie dostaliśmy od tych Japończyków takiego ładnego maila z podziękowaniem za jakby współpracę, no, z anotacją, że no będziemy gdzieś tam współpracować w przyszłości, więc i oni nam właśnie też jakby wspominali gdzieś tam, że u nich właśnie te produkty z Europy no są bardzo po prostu, są bardzo w cenie, no i też po prostu ta jakby prawdziwość produktu dla nich ma strasznie duże znaczenie. Oni tu w ogóle przyjechali z takim jakby nastawieniem, że taka stara cegła to sobie przyłożą suwmiarkę, określą jakieś tam parametry i tak dalej. No nie ukrywam, że rozmawialiśmy o tym chyba po prostu bite 6 godzin, ale po tych 6 godzinach po prostu zrozumieli to, że no stara cegła jest materiałem rozbiórkowym, na którym swoje piętno odcisnęła historia, no i po prostu, że ta suwmiarka no jakąś tolerancję te płytki po prostu mają i że tak ten rynek jakby wygląda. To też na pewno było ciekawe doświadczenie właśnie takie no legendarne suwmiarki rynka, no okazało się, że jest to jak najbardziej prawdziwe. Tam oczywiście też mieliśmy w kontrakcie zastrzeżone jakieś odchyły, no ale oczywiście zrealizowaliśmy to wszystko. No a jeżeli chodzi o jakby inne kraje, to na przykład wiemy też, że jedna z naszych konkurencji z Wielkiej Brytanii, która produkuje właśnie na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie no cegła jako surowiec jest znacznie droższa niż u nas, ale też te koszta pracy są znacznie droższe, z dużym powodzeniem sprzedaje tą cegłę do krajów arabskich. Tutaj mam na myśli głównie Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale też się tam przewija chociażby Arabia Saudyjska. To też są rynki bardzo, bardzo zamożne, no i gdzie po prostu takie materiały z Europy też są bardzo, bardzo, bardzo w cenie. Więc no, tych krajów byśmy tutaj mogli jakby wymieniać, ale generalnie już tak jakby puentując Azję, jest to naprawdę gigantyczny rynek ludnościowo i bardzo, bardzo duża część, to znaczy cały czas rośnie tam grupa tych klientów zamożnych i tak zwanych aspirujących, no a oni są właśnie naszym potencjalnym targetem w jakiejś troszeczkę jakby dłuższej chwili. I na pewno też będziemy chcieli po to sięgnąć. Zresztą też są organizowane również różne akcje związane z promocją polskiego eksportu, no i na pewno jako spółka będziemy chcieli się tym programom przyjrzeć, jeżeli po prostu no, warunki będą nas, jakby to powiedzieć, zadowalały, czy będą się wydawały interesujące, to na pewno będziemy chcieli wziąć udział właśnie w jakichś targach, żeby właśnie tam ponawiązywać te kontakty. W jakim stopniu zwiększy się skala produkcji dzięki środkom z emisji? To może Konradowi oddaję. W jakim stopniu? Skala produkcji w zasadzie na chwilę obecną nasza produkcja jest w stanie wyprodukować na wszystkich zmianach około 15 tysięcy metrów kwadratowych miesięcznie. Natomiast musielibyśmy tutaj żeby wyprodukować te 15 tysięcy metrów, musielibyśmy uruchomić, zatrudnić ludzi, co by jakby też miało wpływ na zwiększenie kosztów. Myślę, że odpowiedzią tutaj jest, że emisja, w sensie środki z emisji akcji są w stanie nam wyprodukować te 15 tysięcy metrów kwadratowych
w ciągu miesiąca, bazując na obecnych kosztach, jeśli chodzi o koszty produkcyjne. To znaczy tą kadrą pracowników, którą mamy obecnie zatrudnioną, będziemy w stanie obsłużyć wszystkie trzy zmiany, wszystkie maszyny, które będą tutaj na te płytki pracować. Tak, tutaj też po prostu chodzi o to, żeby przyrost produkcji do przyrostu zatrudnienia, żeby szybciej po prostu, żeby przy obecnym zatrudnieniu właśnie produkować po prostu więcej i żeby móc właśnie te czynności takie najbardziej powtarzalne zastąpić właśnie robotem przemysłowym tudzież właśnie aplikacją automatyzacyjną. Jaka jest skalowalność produktu, który jest policzalny? Mówimy tutaj o tej starej cegle. Tak, myślę, że nie do końca można się zgodzić ze stwierdzeniem, że stara cegła jest surowcem policzalnym ze względu na to, że obiektów przeznaczonych do rozbiórki w samej tylko Polsce jest ogromna ilość. Wystarczy tylko sobie zacząć się rozglądać, jadąc gdzieś na różne wycieczki. Takie budynki, które stoją, takie pustostany są na każdym kroku. Jest też teraz trend, który jakby jest skierowany na pozyskiwanie terenów pod nowe inwestycje, czyli oczyszczanie działek z zabudowań, na których niejednokrotnie znajduje się ogromna ilość budynków właśnie budowanych w latach, gdzie używano do celów konstrukcyjnych starej rozbiórkowej cegły. Co więcej, ten rynek jest jakby potencjał rynku dostrzega również branża rozbiórkowa, to znaczy cegła, która kiedyś była przeznaczana traktowana jako odpad i była przeznaczana do zagospodarowania w formie składowisk gruzu, jest obecnie coraz częściej wykorzystywana jako potencjalny materiał do sprzedaży. Zauważyliśmy w ostatnich 2 latach znaczący wzrost firm, które się do nas odzywają, które się z nami kontaktują właśnie w celu oferujących sprzedaż starej rozbiórkowej cegły. No i oczywiście z takimi firmami gdzieś tam współpracujemy, więc nie można tutaj w żadnym stopniu mówić o cegle poprzez pryzmat tego, że jest policzalnym elementem. Czy spółka planuje wprowadzenie produktów z cementu włóknistego? Generalnie właśnie ten beton architektoniczny, który tutaj jakby został wskazany jako surowiec, no to właśnie my ten swój beton zbroimy właśnie włóknem, które się po prostu rozprasza w mieszance i ją zbroi. I tutaj też ciekawostka, bo akurat to włókno jest z Japonii sprowadzane, także nie tylko żeśmy coś tam wyeksportowali, ale także zaimportowali. Czy nie boją się Państwo, że rosnący trend wykorzystania betonu w dekoracjach wyprze cegłę? Nie. Myślę, nie boimy się tego, ponieważ jednak cegła, to znaczy może inaczej, nie boimy się tego, ponieważ każdy towar ma swojego odbiorcę. Na ten moment nie da się za bardzo gdzieś odzyskiwać starego betonu, a i muru berlińskiego już tak naprawdę niewiele zostało, żeby powiedzmy wycinać z tego jakieś rzeczy, które po prostu mają jakby w sobie historię porównywalną gdzieś tam właśnie ze starymi cegłami, ale też właśnie patrząc długofalowo chcemy właśnie stać też na tej drugiej betonowej nodze, żeby po prostu móc reagować na wszystkie trendy, ponieważ z betonu tak naprawdę jesteśmy w stanie wykonać wszystko. Jeżeli załóżmy wejdą, nie wiem, w modę jakieś wzory geometryczne, nie wiem, koła, kwadraty, no to tak naprawdę pod naszą linię z betonu wystarczy dać odpowiednią formę, uruchomić produkcję, ewentualnie lekko zmodyfikować mieszankę tego betonu i po prostu będziemy w stanie reagować na te trendy, więc tutaj w spółce wewnętrznej uważamy, że właśnie ten kierunek jest jakby bardzo, bardzo słuszny, no bo raz, że po prostu możemy mieć tańszą cegłę na te
właśnie adresowaną do tego rynku, który tutaj po prostu bardzo dużą uwagę przykłada do ceny, ale też z drugiej strony będziemy w stanie robić po prostu, no, powiększyć swoją jakby bazę produktów. No i jeżeli klient, po prostu obsłużyć klienta kompleksowo w zakresie właśnie dekoracji ścienno-elewacyjnej. Jak kształtowały się w ostatnich latach ceny cegły rozbiórkowej? Można powiedzieć, że na przestrzeni lat, w których prowadzimy retrocegłę, ceny cegły w oparciu też o to, co wspomniałem, czyli o coraz większą świadomość firm rozbiórkowych, wzrosły około 100%. Natomiast jest to w związku z tym, że nasza produkcja opiera się o całkowite wykorzystanie cegły, czyli z jednej cegły jesteśmy w stanie wyciąć 5 płytek, to znaczy, że z jednej cegły robimy kilka rodzajów tak naprawdę naszego produktu. Jedna cegła rozkłada się proporcjonalnie na każdy produkt, jeśli chodzi o koszty tej cegły. Co więcej, ten koszt jest na tyle niski w proporcji do ceny cegły, że tutaj nie ma jakichkolwiek obaw, jakoby to miało obniżać marżowość na produkcie, zwłaszcza w oparciu o nasze plany automatyzacji, które mają również na celu jakby obniżanie kosztów produkcji. Czy koszt cegły porównywalny jest do kosztu zwykłej płytki dekoracyjnej i jak wypadacie panowie cenowo na tle konkurencji? Jeżeli chodzi o porównywanie zwykłej płytki dekoracyjnej do cegły, to jest to pytanie troszeczkę jakby ogólne, ponieważ jest kilka jakby rodzajów, ale można by generalizując przyjąć, że prawdziwa cegła jest oczywiście droższa niż jakaś współczesna, mniej lub bardziej udana imitacja. Jeżeli chodzi o też porównanie naszych cen do cen konkurencji, my praktycznie od początku istnienia naszej marki mamy ceny zawsze powyżej cen konkurencyjnych. No, świadczymy w naszym jakby poczuciu i przekonaniu kompleksową usługę i kompleksową jakby obsługę klienta, to znaczy od jakiegoś doradztwa związanego tak jakby z projektem danego klienta, ponieważ bardzo często zdarza się nam doradzać klientowi technicznie, łącznie z analizowaniem jakichś jego projektów budowlanych przez sam proces sprzedażowy, ale także o obsługę posprzedażową. Na przykład teraz bardzo często nam się zdarza, że wracają do nas klienci, którzy już od nas cegłę wcześniej kupili, zrobili sobie jakieś pomieszczenie, no i mówią, że no chcą jakby zrobić tą cegłę w kolejnym pomieszczeniu. No i my tutaj też jako spółka stajemy na wysokości zadania i pomimo tego, że już na przykład tamtego budynku, z którego klient miał tą cegłę, no już nie ma, tak, bo już po prostu został w płytkach wysłany w Polsce, no to my już mamy takie rozeznanie rynku, że my jesteśmy w stanie klientowi, nawet czasami pod zamówienie, znaleźć cegłę, żeby klient dostał właśnie płytki takie po prostu, jakie mu będą pasowały do tych wcześniejsze, które ma. Więc po prostu no te ceny jakby siłą rzeczy są troszeczkę powyżej gdzieś tam średniej rynkowej. W jak dużym stopniu pandemia wpłynęła na biznes, jeśli w ogóle był taki wpływ? Można tutaj powiedzieć, że zeszły rok w pewnym stopniu rzutował na zachowanie konsumenckie i niewątpliwie miał wpływ na pewnego rodzaju obniżenie zainteresowania tudzież sprzedaży. Natomiast to się odbywało tylko i wyłącznie w tym okresie takiej największej niewiadomej. Natomiast później zaczęliśmy obserwować ciągły de facto wzrost zainteresowania i sprzedaży w oparciu o to, że nagle ludzie zaczęli po prostu siedzieć w swoich czterech ścianach i doszukiwać się, co można by było tutaj zmienić. Co więcej, można jeszcze tutaj powiedzieć, że ta pandemia generalnie w zasadzie w najistotniejszy sposób przetasowała nam profil klientów, o którym już tutaj było dwukrotnie wspominane, to znaczy zmieniła stosunek zakupowy klienta biznesowego w stosunku do klienta indywidualnego. Natomiast od
zeszłego, od końcówki zeszłego roku notujemy nieustanne wzrosty. W reklamach była informacja, że chcecie zadebiutować na New Connectie. Kiedy to nastąpi? To może panowie ja odpowiem na to pytanie. Biorąc pod uwagę, że emisję prowadzimy do końca tego miesiąca, niezwłocznie po zamknięciu i po przydziale emisji będzie złożony przez spółkę wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału. W związku z tym, że intencją spółki jest wprowadzenie wszystkich akcji do notowania na New Connectie i debiutu w celu zapewnienia płynności akcji dla wszystkich akcjonariuszy, my niezwłocznie ze spółką przystąpimy do prac nad dokumentami związanymi z procedurą dopuszczeniową na New Connectie. Oczywiście nie mamy wpływu tutaj na czas, jaki zajmie rejestracja w sądzie, natomiast z tego co wiemy, jest możliwość przyspieszenia nieco tego procesu, sądy różnie działają, natomiast równolegle nad oczekiwaniem na rejestrację będziemy mieć gotowe dokumenty do złożenia na giełdzie, tak aby nowi akcjonariusze w jak najszybszym terminie mieli akcje wprowadzone do obrotu na New Connectie i zapewnienie ich płynności. Zakładam, że po zamknięciu emisji niezwłocznie w maju, będzie, na początku maja będzie złożony wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału. W tym samym czasie równolegle już rozpoczniemy pracę nad dokumentacją dla giełdy, więc tak, aby nie było tutaj zbędnej zwłoki. Jakie plany macie panowie po emisji? Pierwsze kroki i decyzje? No, pierwsze kroki to jest właśnie kroki związane z kanałami sprzedaży. To zostanie wszystko pouruchamiane, po prostu te nasze plany, które też teraz właśnie kończymy gdzieś tam przygotowywać, to wszystko zostanie uruchomione praktycznie niezwłocznie po emisji. No i jednocześnie też już tutaj przystąpimy do takich ostatecznych rozmów z producentami, czy tam z firmami, które po prostu wdrażają właśnie te procesy z zakresu robotyzacji i automatyzacji, ponieważ no musimy przeprowadzić ostatnią rundę rozmów i po prostu no zdecydować się na firmę, która to dla nas wykona. Jak pozyskujecie cegłę z rozbiórki? Współpracujecie na stałe z jakimiś firmami, czy sami zajmujecie się procesem? Tak. Cegła jest pozyskiwana od dostawców, czyli od wspomnianych firm rozbiórkowych. Odbywa się to poprzez dostarczenie już przygotowanej przez nich cegły poukładanej, oczyszczonej i poukładanej na paletach za pośrednictwem jakiejś tam spedycji. Sami nie pozyskujemy cegły ze względu na to, że tego rodzaju czynności rozpraszają naszą uwagę, którą w pełni chcemy poświęcać na rozwoju firmy, a jakby sama rozbiórka wiąże się z dodatkowymi inwestycjami, kosztami i niejednokrotnie delegacjami po całej Polsce. Zresztą mieliśmy epizod, że nawet i jakby prowadziliśmy firmę rozbiórkową, jakby to, co mówię, są to wnioski na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń. Jeśli chodzi o współpracę stałą, tak, to jest stała współpraca z firmami, to znaczy no mamy jakiś tam portfel firm, które nam dostarczają surowiec, z którymi współpracujemy od już dłuższego czasu, a jakby gdzieś tam na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy jeszcze go wzbogaciliśmy, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, coraz więcej firm rozbiórkowych jakby się zgłasza w celu stałej współpracy. Czy proponujecie usługę montażu? Tak. Generalnie nasze produkty sprzedajemy kompleksowo. To znaczy, że klientowi proponujemy całą chemię montażową, na którą się składa grunt, impregnat, fuga, klej. Natomiast dodatkowo jeszcze mamy usługę montażu, tak aby zapewnić kompleksową obsługę klienta. W zasadzie można powiedzieć, że tą konstrukcję w naszej branży wprowadziliśmy pierwsi. Dodatkowo każdy klient, który jednak nie chce się zmierzyć sam z ułożeniem takiej płytki na ścianie, ma możliwość skorzystać z naszych materiałów, które się znajdują na stronie,
materiałów opisowych w formie filmu instruktażowego oraz można powiedzieć takiego poradnika tekstowo-graficznego, co po kolei wykonać, jakie czynności jakby poczynić i w jakie narzędzia niezbędne się uzbroić. Także generalnie działamy wszechstronnie tak, aby klient nawet mimo braku wyboru firmy, w sensie naszego montażu, żeby również miał możliwość jakby korzystać z naszych porad. Dostałem informację, panowie, że pytań w zasadzie jest sporo, natomiast nasz czas się powoli kończy, więc jeszcze jedno pytanie i w zasadzie tutaj chyba zakończymy tę sekcję z pytaniami. Jak trwałe są produkty i czy wymagają konserwacji? Jeśli chodzi o pytanie na odnośnie trwałości produktów, wystarczy jakby wyobrazić sobie, ile taka cegła wytrzymała w dobrej kondycji na przestrzeni często setek lat. Więc cegła sama w sobie jest bardzo trwała. Są cegły, które są niespotykanie twarde. To gdzieś tam nasze maszyny czasami odczuwają. Natomiast cegła po odpowiednim montażu na ścianie, to znaczy po użyciu odpowiednich produktów montażowych, uszczelnieniu połączeń między powierzchnią, która jest obkładana, a cegłą, i zaimpregnowaniu naszym impregnatem, jest wręcz odporna na wszelkie czynniki. To gdzieś tam świadczy chociażby przykład tego, nasza cegła była układana w łaźniach piwnych, czyli de facto w warunkach, w których cegła jest narażona na nieustającą wysoką wilgotność połączoną z wysoką temperaturą. Cegła się tam bardzo dobrze sprawuje. I w zasadzie, panowie, chyba dobrnęliśmy do końca, zmieściliśmy się w zaplanowanym czasie. Bardzo serdecznie dziękuję za przedstawienie zarówno spółki, jak i otoczenia rynkowego. I tu chciałbym wszystkim uczestnikom też przypomnieć, że materiał z webinaru będzie dostępny na YouTubie, na kanale Prosper Capital Dom Maklerski, będzie wysłany drogą mailową i jednocześnie zachęcam do zapoznania się z dokumentami emisyjnymi, które są zamieszczone zarówno na stronie spółki retrocegła.pl, jak i stronie Domu Maklerskiego oraz konsorcjanta Noble Securities. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panom. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę i cóż, i życzę sukcesów. Dziękujemy Państwu, dziękujemy Panu. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia.